shape. Dobrze zbudowanych mężczyzn, którzy chcieliby gdzieś tutaj z boku stanąć i pomóc nam w ochronie, to dużo powiedziane, ale w takiej w dopilnowaniu naszego dzisiejszego spotkania, dobrze? Ja jej nie wyczytuję. Mieliście nie podchodzić, co jest? Dlaczego państwo zabieraj tutaj? KOD jest to organizacja szkodząca Polsce. Proszę zobaczyć, to są dawni dygnitarze ubiegłego systemu, łącznie z czasami komunistycznymi. Przed chwilą widziałem jednego z oficerów UB, który mnie przesłuchiwał w roku 86. Dawaj. Jak państwo pewnie zauważyliście, tam z tyłu pan Marian ze znajomymi. Pan Marian ze znajomymi przyszedł dzisiaj też na nasze spotkanie. A problem polega na tym, że część przyjaciół pana Mariana ma potrzebę realizowania się jako dziennikarze. Jeżeli państwo nie macie ochoty brać udziału w okienkach Pankracego, w telewizjach niezależnych albo jakichkolwiek innych mediach internetowych, to sugerowałbym powstrzymanie się od udzielania tym sympatycznym ludziom wywiadów. Oczywiście. Czy wolne głównie od lodu? Pozdrawiamy. Także oczywiście, jeżeli ma ktoś ochotę i potrzebę gdzieś tam z panem Marianem porozmawiać, to prosiłbym po manifestacji, na spokojnie, przy kawie, pan Marian na pewno chętnie zaprosi, prawda? Super. Druga informacja. Obawiam się, że właśnie będziecie musieli zapłacić, także też bym uważał z tym zaproszeniem. Może szału nie być. Może szału nie być, a dzisiaj niedziela, nie wiem, czy ceny nie wyższe. Proszę zobaczyć, młodzi, dobrze wykształceni z wielkich miast. Wszyscy, większość tych starszych panów pracowała za komuny w służbach mundurowych i na pewno nie zajmowali się łapaniem złodziei. To jest kompromitacja, tylko jeden zna piosenkę. A dużo jest tej nienawiści, o której mówił Kodak? U nich jest mnóstwo. Przecież donieśli na mnie na komisariat, cały czas mojego nazwiska używają personalnie. Coś się boją Mariana Kowalskiego jednego. Przecież nikt ich nie lubi po prostu. Są ludzie zakłamani, którzy walczą o własne przywileje. Sami swoi, proszę zobaczyć. Sama stara bezpieka i informacja wojskowa i milicjanci zajmujący się prześladowaniem licealistów i studentów w czasie stanu wojennego. Znam te twarze od lat. Wyście stali z boku. Aha. I baner KOD-u zasłonił was przez pewien czas. No tak, ja rozumiem, że wstydzą się uczestników swoich, woleli ich nie pokazywać światu. Do tego jeszcze zabraniają wolnym mediom fotografować tego towarzystwa, także rozumiem, że nie mają się czym chwalić. A to fakt, no niestety przez to, że tutaj pewnie stoję między innymi, pani z KOD-u powiedziała, że niestety jesteśmy nierzetelni. Z mojego wizerunku, bez mojej pomocy znajdziemy się w sądzie. Mam prawników, dobrze? No mówili, że mają być wolne media. No tutaj ja panu pozwalam się z KOD-u fotografować, jestem bardzo wdzięczny nawet. Dziękuję, proszę bardzo, ja nie muszę się wstydzić. Natomiast widzę, organizatorzy KOD-u mają wiele do ukrycia, no wcale się nie dziwię. To jest żałosne widowisko, bo widzieliście, że jedyny fachowiec w tym gronie, prawnik Kamiński, dawny działacz Konfederacji Polski Niepodległej, który też ugrzązł w tym bagnie, powiedział coś charakterystycznego, że to jest najwspanialsza konstytucja i trzeba jej bronić, ale on głosował przeciwko niej jako poseł. No to ja pytam, z kogo oni robią wariata? Albo jest dobra, ją trzeba bronić, ale ją w dumie i nie będziemy o tym nawet gadać. Opowiada pan profesor, tak, że jego rodzinie się dobrze powodzi. No ja mówię, jego najczarniejszym dniem w roku to jest Dzień Świętego Mikołaja, jak musi tych 16 wnuczętom kupić prezenty. Czyli jak ten człowiek to przeżyje teraz, jak go oderwę od koryta. I może tylko o to chodzi. Jego dzieci się kształcą za granicą, a nasi koledzy harują za granicą. Oni pobierają wysokie komunistyczne emerytury, a wy nie dostaniecie z ZUS-u ani grosza, ale będziecie płacić na takich sukinsynów, co się przedrzeźniają przed tłumem. Wiecie dobrze, że nie ma tu między nimi ani jednego człowieka, który nie byłby zainteresowany finansowo z powodu własnej pracy. Prawda?
zmianą rządu. Są ludzie obłudni, kłamliwi, którzy cały czas płaczą z powodu utraconego koryta. Oczywiście, mają coraz nowych świętych, jak to na takiej świeckiej mszy. A to Lech Wałęsa, doskonała postać. Stary kapuś, co to załatwił całą Solidarność i w Ameryce, w kongresie, zapraszał przedsiębiorców amerykańskich do robienia interesów w Polsce, bo mówił, że najlepsze interesy robi się z biednymi i z głupimi. Tak się uważało Polaków. Nigdy nie byłeś głodny. To nie wyzywaj mnie. Koleżko, nie uśmiechaj się tak do mnie, bo jestem żonaty. Już ci raz mówiłem. Moi drodzy, w pierwszej minucie bycia tutaj rozpoznałem byłego oficera SB, który mnie przesłuchiwał w roku 86. Dłużej tu stoję, rozpoznaję coraz więcej funkcjonariuszy, którzy za komuny chodzili w rozmaitych mundurach, ale na pewno nie pracowali w policji kryminalnej. Same komuchy, ubeki i zdrajcy. Ci ludzie, którzy dzisiaj wołają o wolności i o demokracji, niech uszanują wynik wyborów. Jak Platforma wygrała wybory i wyrzucała ludzi z pracy, to było dobrze. Jak PiS robi to samo co oni, no to PiS jest zły. No to jest moralność kalego. Ci ludzie chcą wyznaczać standardy moralne. Jedni mówią, że jest klerykalizacja życia w Polsce, a tu wychodzi profesor i mówi o obronie tradycyjnych wartości i chrześcijaństwa. Ja rozumiem, że mają takich profesorów, na jakich zasługują. Ale to ci profesorowie stworzyli ten system pokrągłostołowy, to oni napisali konstytucję, o którą każdy rząd się wywraca. I mówią o pozytywnych przemianach, a tymczasem to są nowocześni targowiczanie. Targowiczanie, którzy nie wahają się w obronie własnych przywilejów i starego ładu prosić o interwencję obce rządy, w tym tak wrogie tradycyjnie Polsce, jak Niemcy, a nawet uśmiechają się do Putina, bo wielu z nich tam jeździ tylko po cichu. Mówią, że jesteśmy zagrożeni. A czy to nie ich była wina, że rozbroili straż graniczną w Polsce, że wysyłali po 12 latach służby najlepiej wyszkolonych żołnierzy do cywila po to, żeby byli stróżami w zagranicznych marketach? Ten rząd przywraca do służby straż graniczną, bo jest potrzebna, bo grożą nam tak zwani uchodźcy. Ten rząd i ten prezydent spowodował, że nie będą wysyłani na zieloną trawkę najlepiej wyszkoleni żołnierze, którzy są potrzebni do obrony ojczyzny. I to ten rząd, niezależnie od tego, czy komuś podoba, czy nie, nawiązuje kontakty z prawdziwymi mocarstwami, żeby bronić Polski. Oni mówią, że Polska jest bezpieczna, gdy nie będzie wojska i nie będziemy w żadnym sojuszu. A to nieprawda, bo o to chodzi Rosji. I ci ludzie, którzy zgrywają Europejczyków, opowiadają, że chcą Zachodu, tak naprawdę bronią Starego Ładu, niczym ich przodkowie, wchodząc w koalicję z carycą Katarzyną. Ich caryca to jest Angela Merkel. W gabinecie Angeli Merkel wisi portret carycy Katarzyny Wielkiej. To jest taka zmiana. Ja szczerze wierzę, że wielu z nich uważa, że robią dobrze. No oczywiście Solidarność Grupowa, koledzy wyrzucani z pracy, nie daj Boże obniżą im te emerytury ubeckie. No to tak, tylko grają z losem przyszłych pokoleń. Opalenie tego rządu, który nie musi mi się podobać, każe zadać pytanie, jaki będzie następny? Czy w następnym będzie ministrem spraw wewnętrznych Schetyna, który torturować kazał kibiców i nasyłał na marsze niepodległości zomowców i prowokatorów? Czy ministrem finansów będzie pan Petru, który całe życie był na garnuszku zagranicznej finansjery i teraz mówi o potrzebie obrony kieszeni młodych Polaków, a 25 lat dzięki jego radom, także sposobowi zaciągania kredytów w zagranicznych walutach, to młodzi ludzie nie mogą spać spokojnie, bo nie wiedzą, czy nie wylecą na bruk z powodu frankowych kredytów. Nie chcę was tu dłużej trzymać, bo wiecie, że nie warto. Niczego mądrego tu się nie dowiecie, nikt szlachetny tu nie przemówi. To jest banda ludzi zakłamanych, broniących swojej pozycji zawodowej, broniących swojego koryta i szczerze ubolewam, że jest tu, no wprawdzie za każdym razem coraz mniej. Tylko pamiętajcie, oni w gruncie rzeczy, jedni są ogłupiani, a drudzy nie przychodzą tu za darmo. I co najważniejsze, kłamstwo z tamtego tygodnia. Ich lider, pan Kijowski, pojechał do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie prywatnych osób, a rozpisywała się prasa, że będzie przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. I kongres. Tak, i kongres. Spotkał się ze swoimi kumplami z określonych środowisk finansjery, pewnie po zastrzyk pieniędzy, żeby to towarzystwo było wyposażone może w broń niedługo i miało czym szczekać. A może wynajmą jakichś artystów, bo jak widzicie, ten program artystyczny dzisiaj jest równie gówniany, jak treść merytoryczna wygłaszana przez tych komunistycznych profesorów. Dziękuję. Kto chce, niech zostaje. Ja rozwiązuję tą legalną kontrmanifestację, bo obawiam się, że pod wpływem słońca i wysłuchiwanych treści
treści może niektórych z was spotkać coś złego, chociaż wierzę w wasze morale, wierzę w wasz zdrowy rozsądek, bo gdybyście nie mieli zdrowego rozsądku, to by was nie było. Ale proszę was, idźcie do domu, bo takie choroby zakaźne są strasznie niebezpieczne. Dziękuję wam. Czołem Wielkiej Polsce.